Cześć, tu Zobsesen. Odcinek ten poświęcony jest Insecure Direct Object References, czyli niebezpiecznym, bezpośrednim odwołaniom do obiektu. Jest to sytuacja, w której nie są sprawdzane uprawnienia użytkownika. Rozwiązaniem jest więc sprawdzenie ich. Aby było to jednak możliwe, należy wiedzieć, gdzie należy je sprawdzać. W tym odcinku pokażę Ci przykłady 4 błędnie zrealizowanych aplikacji, aby wskazać Ci miejsca, w których należy zachowywać szczególną ostrożność. Przykład pierwszy. Mamy aplikację, w której Jan Kowalski może zobaczyć informacje o swoich i tylko swoich kotach. Coś o Kajtku, Łatku i Mai. Spójrzmy na pasek adresu. I zmieńmy na przykład podany tam ID na 640. Co się stało? Dostaliśmy informację o Eusebiuszu, który nie jest naszym kotem. Programista nie przewidział sytuacji, w której użytkownik odwołuje się ręcznie, z pominięciem wyświetlonego wcześniej interfejsu, do jakiegoś zasobu. W tym przypadku otrzymaliśmy dane wyciągnięte z bazy. Nie może być to jednak statycznie podane dane. Może być to moduł aplikacji. Spójrzmy tutaj. Ten sam Jan Kowalski ma łopatę i młotek. Może używać łopaty, może używać młotka. Ma do tego uprawnienia. Ale co w sytuacji, kiedy wymusi odtworzenie czerwonego guzika? Bez problemu. Przeanalizujmy kolejny przykład nieco dokładniej. Załóżmy, że mamy godnego użytkownika, który otwiera panel. Wysyłane jest żądanie i sprawdzane są uprawnienia. Użytkownik jest godny, więc ma dobre uprawnienia. Wyświetlany jest panel, który jest czerwonym guzikiem. Teraz kliknięcie w niego powoduje wysłanie żądania, które wykonuje jakąś akcję. Psy są najlepsze. A co, gdyby niegodny użytkownik próbował zrobić to samo? Wysyłane jest tak samo zapytanie, żądanie, sprawdzane są uprawnienia, no ale niestety nie są one dobre, są złe. Więc zamiast panelu administracyjnego, użytkownik dostaje tylko error. No okej, ale co w sytuacji, kiedy ten niegodny użytkownik spreparowałby panel, spreparowałby czerwony guzik, tak, żeby stworzyć jakąś sprytną imitację, która wyśle dokładnie identyczne dane do serwera? Skrypt nie sprawdza uprawnień, ponieważ programista założył, że jeśli ktoś mógł zobaczyć panel administratora, to był administratorem. Nieprawda. Dane mogły zostać wysłane z pominięciem prawdziwego panelu i akcja może się wykonać. Kolejny przykład jest nieco bardziej rozbudowany. Mamy swoją aplikację, w której godny użytkownik może pobrać z bazy tak samo koty, jak i psy. Więc powiedzmy, że chce kota. Wysyła żądanie. Sprawdzane są jego uprawnienia. Są dobre. Pobierany jest kot i wysyłany z powrotem. OK. A co z użytkownikiem niegodnym? On też chce zobaczyć kota. Wysyłane jest żądanie, sprawdzane są uprawnienia. No i niestety nie są wystarczające. Zamiast kota dostaje error. OK, ale niegodny użytkownik może pobrać psa. Więc pobiera sobie psa trzeciego. Wysyłane jest żądanie do modułu pobierającego psy. Wybierany jest pies i odsyłany z powrotem. No tak, a co jeśli ten niegodny użytkownik wyśle do modułu psa inne ID, na przykład ID kota? Żądanie dalej idzie do modułu pobierającego psa, który niestety nie sprawdza, czy to, co ma być pobrane, rzeczywiście jest psem. W takiej sytuacji odwołuje się on do elementu o podanym ID, czyli użytkownik podał ID 5, skrypt odwołuje się do elementu 5. Jest on zwracany. Zwrócony został kot, choć nie powinno mieć to miejsca. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że zwróciłem
Zwróciłem Twoją uwagę na istotne kwestie związane z tym, że uprawnień użytkownika należy pilnować naprawdę dokładnie i że nie można tego lekceważyć bądź zakładać, że coś się nie stanie.